Siema, jestem Paklety. Szybki update z dnia 17 sierpnia 2021 roku. Więc zaczniemy od nowej kolekcji tygodnia. W tym tygodniu mamy kolekcję monet z XIX wieku, składające się z 5-dolarówki, 5-centówki oraz ze złotej ćwierć-dolarówki o wartości 100 dolarów, a w obozie mamy zniżkę na punkt szybkiej podróży, a w stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe. A w katalogu mamy promocję na tabliczkę czekolady, słodycze, tytoń do rzucia oraz na remedia. Oraz jak chodzi o ubrania, mamy promocję na chusty. A u rusznikarza mamy promocję na bolas. A u Madame Nazar mamy promocję na niektóre ubrania. A u pasera mamy promocję na niektóre bronie. A w bimbrowni mamy promocję na trujący bimber. Więc teraz przejdźmy do premii. Gdy okradniemy w tym tygodniu dowolny obóz lub domostwo, podczas misji Dom Otwarty lub Brudna Forsa, Brudna Robota, w ramach misji Krwawej Forsy, bądź podczas swobodnego przemierzania pogranicza, by otrzymać dwa razy więcej dolarów i dwa razy więcej PD. Gdy zajrzymy do dowolnego kontaktu zlecającego misję w grze swobodnej i ukończymy dowolną z nich, to zdobędziemy wybrane rękawice do 15 rangi. Kupon jego otrzymamy w ciągu 72 godzin. Członkowie klubu Rewolwerowca 1, którzy do 23 sierpnia sięgną po drugą odsłonę klubu, otrzymają 300 dolarów i 2000 punktów doświadczenia postaci. Gracze o co najmniej 100 randze, którzy w ciągu następnych 7 dni osiągną niski poziom honoru, otrzymają w ciągu 72 godzin gest ty i ja, a gracze na minimalnej 100 randze, którzy rozpoczną tydzień z wysokim honorem i utrzymają go do 23 sierpnia, w ciągu 72 godzin od zalogowania się po 24 sierpnia, to odblokują gest jowialny śmiech. Za zalogowanie się w tym tygodniu do Red Dead Online otrzymamy 3 silne lekarstwa i 3 specjalne toniki, oczywiście do 72 godzin. Gdy odwiedzimy jednego ze zleceniodawców Krwawej Forsy i ukończymy jeden z napadów, to otrzymamy 30% zniżkę na rewolwer. W ciągu 72 godzin oczywiście. No niestety, premia do nowego trybu do broni się skończyła, więc jak teraz pokonamy 10. falę przeciwników, dostaniemy tylko jedną sztabkę złota. Dajcie znać w komentarzu, czy dalej będziecie grać w ten tryb. Ja prawdopodobnie od czasu do czasu w ten tryb sobie pogram. Więc to by było na tyle, myślę, że niczego nie pominąłem. Wbijajcie na Discorda, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!